Co jest grane? Ona nic nie czuje. Dzień dobry, witam was w najnowszym odcinku Daily. Dzisiaj jesteśmy razem z Ulą, która będzie sprawdzała, czy może mieć dziecko. I czy chce mieć dziecko, i czy w najbliższym czasie chce mieć dziecko, bo my ją tak akurat namawiamy ostatnio, żeby sobie zrobiła dziecko, to będzie dużo dobrego kontentu. I czy to dziecko chce mieć z tobą? I czy to dziecko chce mieć ze mną? Nie, to nie w tym odcinku, to w innym będziemy sprawdzali. On po prostu chce mi strasznie tą współpracę z Herberem. Zróbmy taki odcinek, że Ula nie będzie widziała, który z nas odpowiada i będzie miała jakieś pytanie, będzie musiała wybrać, którego woli. Wyjdzie na przykład, że mnie. Przez to, że wpada codziennie rano pacheńka na spacer. Gramy o super nagrodę. Nie, nagrodę? Nie gramy. Jesteśmy dzisiaj w Centrum Rehabilitacji Vita w Pruszkowie. Bardzo dziękujemy państwu za udostępnienie nam miejsca i będziemy robili test bóli porodowych. Polega to na tym, że pan nas podłączy pod coś, ale w sumie jeszcze nie wiem do końca, jak to działa. I będzie i się okaże, czy możemy rodzić dziecko, czy nie. Dobrze, to mogę zwycięzcę dać, ale twoją... Jak moja wypłata? Nie można pomnożyć czegoś, czego nie ma. 0 razy 100 no tak. To wciąż 0. Podobno próg bólu u faceta jest jaki? No, troszkę większy. A z tym bólem to chodzi o to po prostu, że niby mężczyźni sobie gorzej z nim raz. No to co z tą nagrodą? Nie, no nie ma żadnej nagrody, o co ci chodzi, tak, zwariowałeś. Tak, zostaw gąbek, prawda? Nie ma żadnej nagrody, uspokój się. Jaka jest kara? Kto pierwszy wymięknie? Jest kara. Ten będzie musiał urodzić dziecko. Kto pierwszy odpadnie, bo nie da rady, ten dom umyty. Ty nakarmione, umyte też. Toalety wyczyszczone. Wygrany dostaje jakiś pakiet badań. O. Ale ty wygrasz. Tak więc widzę, że nie jestem jedyną osobą, która się trochę zesrała ze strachu. Paweł! Marcin, nie zaczniesz pierwszy. A może najlepsze na koniec zawsze, nie? Będziecie poddani zabiegowi elektrostymulacji mięśni brzucha. To imituje troszeczkę skurcze porodowe, jeżeli chodzi o skurcze z brzucha przede wszystkim, bo najczęściej mamy dwa rodzaje skurczy u kobiety. Podczas porodu są to skurcze brzuszne i skurcze kręgosłupa, które są dużo, dużo bardziej bolesne. Jak mocno napięte są mięśnie pleców, jak anatomicznie też ułożona jest macica, bo czasami jest tak, że jest blisko kości krzyżowej, jest więzadłowe połączenie i w trakcie skurczu kość krzyżowa jest pociągana, no i jakby wtedy dochodzi do tych bóli z kręgosłupa. Ja jakbym był kobietą, to bym sobie sprawdził, jak blisko jest macica wszystkiego innego i czy będę umierał. I to jest bardzo dobry pomysł. Polecam wszystkim kobietom rentgen, przede wszystkim pojenia łonowego przed porodem. To jest bardzo dobre. Będziesz pamiętał? Czy to prawda, że to tę maszynę to ten sam producent robi co elektryczne krzesła? Nie. Idę rodzić ze dwóch. Spali mi brzuch na 100%. To nie są takie dwie dziurki. Ale to by się już nogi trzęsą. No dobra, no bo ja jestem... Co? Bojaźliwy. Coś tam łaskocze. Zobacz jak paralizator. Już, kurczę no. Ej, szczerze, mnie już boli. Mi się już coś tam skurczyło. Nie, poczekajcie, zwolnimy. Poczekajcie, możemy to przemyśleć? Ja pierdolę. Nie, poczekaj. Liczy się pierwszy. Poczekaj, ja już jestem zesrany. Bartek jeszcze tego nie odpalił, a on już szacuje. Też jest taki lekki. Co to tam jest, zapraszam? Kurde, do ilu kuba doszedł? Oj, tam idzie kuba cały czas. Ty, a jakie to jest uczucie? No, jakbyś miał skurcz. Ciężko się oddycha. Mam nadzieję, że mi rozrusznik nie stanie. Co jest grane? Kobiety są odporniejsze. Ona nic nie czuje. Jeszcze sekund przerwy. Nie, jaka przerwa? K***a, no to p***a. Oj. Uwaga, kebab zaraz wyleci. Kurwa, nie widziałem, że umie mi odłamać. Ula medytuje, nie roztrącaj jej. To czego jej umysł teraz potrzebny? Ty masz krzyczeć i płakać. Sunęło się na bagno, chyba. Co zrobił? Moja mama pewnie wejdzie na YouTube, a myśli, zobaczy z kim mieszka Ula, no to ostatni odcinek. No, dam radę, szóstkę na luzie. No, do czego to porównasz? Do potężnego skurcza brzucha. Ona wygląda jakby do spa poszła na masaż. Że ten problem. Ja mogę do 140 lecieć. Majaczy. Oj, uwaga, boję mnie. Nic się nie dzieje, wszystko jest pięknie, wszystko jest zajebiście, w ogóle nie ma żadnego... zabrałem was. Ale teraz zrobimy inaczej. Zróbmy tak, żebyś poczuł,
Że nie, żebyś poczuł 30-sekundowy spoczynek. O, nie przechodzi! Zostało! Przyjdź. No tak jakbym robiła takie mocne brzuszki. Czekaj, sekundę, daj mi te 5 sekund. Nawet 15 masz tego, słuchaj. Oszukał! Widać wszystkie zęby. Masz tam ósemkę do roboty. Tak mniej więcej wygląda twarz kobiety, tylko ona jeszcze krzyczy. Krzycz, Kuba. Ktoś dziwnie masuje. Najgłośniej to powiedz. Wy jesteście niesamowici. Wy jesteście niesamowici. Kuba, naprawdę pokazałeś... Pokazałeś klasę. Kuba jest grubszy. Nie, coś za łatwiej się to wszystko wydaje. Dzwońcie po księdza. Easy money, mogliśmy się zakładać. Ale to taki, on ma takie... On ma takie Kuba miał? Jak tam macica? Rozrywa. A makebab macicę rozrywa. Ej, ona ma 118? My mieliśmy 70! Ten umierał przy 50! Bez problemu, jest zajebiście. Będę jak położna teraz, oddychaj. Kurwa rodzę! Bokiem idzie. Nic nie czuję, nic. Nic nie czuję. Nic nie czuję. Co? Zamknęła 120 ma. Serio, ma 120. No to już można koniec. 50. Baaaa! Mam mięśnie brzucha! To koniec, tak? Na wojnę chcesz, to ty idziesz, ja zostanę. Czuję się, jakbym urodził bawora. Okej. Okay. Więc jeszcze raz dzięki. Dzięki. Dzięki panie Bartek. Więcej nie przyjdę. A przepraszam, a on miał na stówce chociaż 100%? Tam jak ja? Na stówce, miał na 66 chyba. No, a ja miałam ile? 120. O, dwa razy więcej, no tak. Prawie jak IQ. No, módlmy się, żeby Marcin musiał się bić z Zulą kiedyś w oktagonie, będzie miał problem.